Philip Morris International obecnie skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej Ukrainie. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby pomóc naszym braciom, sąsiadom z Ukrainy. Philip Morris rozpoczął od akcji ewakuacji naszych pracowników i ich rodzin z Ukrainy. Udało nam się pomóc ponad 900 osobom, z czego ponad 600 trafiło do Polski, którym staramy się zapewnić spokój, dach nad głową i wszystkie środki potrzebne do życia. Dodatkowo Philip Morris rozpoczął transzę pomocy finansowej. Obecnie przeznaczamy 43 miliony złotych na pomoc humanitarną, która będzie przeznaczona dla osób mieszkających w Ukrainie, ale także osób, które uciekają z Ukrainy czy wyjeżdżają z Ukrainy. Polska stała się w ogóle takim hubem pomocowym, pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Wspieramy w Polsce różne instytucje humanitarne, organizacje, które są wyspecjalizowane w niesieniu tej pomocy humanitarnej, ale również z Polski organizujemy pomoc finansową dla organizacji humanitarnych działających w innych krajach, na przykład w Mołdawii, na Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii. Jeśli chodzi o naszych pracowników, jesteśmy z nich bardzo dumni. Setki, a nawet tysiące naszych pracowników rozpoczęło oddolny wolontariat pracowniczy. Robili wszystko, co w ich mocy, jak większość Polaków, aby pomóc, zwłaszcza w tych pierwszych tygodniach, osobom uciekającym z Ukrainy. Chcieliśmy im przy tej okazji bardzo podziękować, jesteśmy z was bardzo dumni. Philip Morris International kilka dni po wybuchu wojny otworzył specjalny fundusz, w którym wszyscy nasi pracownicy z całego świata mają możliwość płacenia środków finansowych, które następnie są przeznaczone na działania humanitarne. Każda złotówka jest potem podwajana przez firmę.